No, ten IRL się zapowiada legendarnie. I ja przytyłem 6 kilo w przeciągu 7 dni. To jest retencja wody i glikogen. To zejdzie szybko. Ja wam obiecuję, przysięgam wam to, że dajcie mi 2 tygodnie i będzie git. Czy Jasiu ma retencję od kilku lat? Ma. Ale jakiego, takie zdjęcie znalazłem przed paru lat, to wygląda w miarę chudo, w miarę. Gdzie jedziemy? Jedziemy na miasto, na drineczki, napić się, pochodzić. Tu na żywo to śpiewa? Lol. Ty zajebiste? Gospel tam jest. A bo to jest tam. No fajne. Uważaj, pociąg tu jedzie. Co ty robisz, człowieku? Tramwaj. Aha. A bo tu jest przejście dla pieszych. O, bilet. Dziękuję, ja mam chorobę morską. Zostałeś raz? No ale to woda. Ale dalej ma pan chorobę morską, a nie wodną. To może potem przyjdę. To może potem się zdecyduję. Może później się zdecyduję. Dobrze. Dobra. Ja zawsze jestem podrywany, już mam tego dosyć, nie? Myślałem, że przytyję, to będę w końcu spokój. A ja się nie dziwię, że Natalia boi się, żebym na dwór sam wychodził. No, na stówę. O! No, ale po co ty tak robisz? Tak szczerze. Nie rozumiem tego. Nie panują za to, ja u taku mówię tak codziennie. No ale nie trzeba tak mówić, to jest brzydkie. No jednak był winter. Nie trzeba tak mówić. No to serio. Bo taka jest prawda. Takie dziwne stworzenie. Że sobie, że się nie umie ugryźć w język. Prezent? Masz dla niej prezent? Tak. I za drogi prezent ci kupił. A ty masz dla niej prezent? Nie mam dla ciebie prezent. To puch przyszedłeś. A nie, sobie kupił za drogi prezent. Przesadził. Tak? Przesadził. Czyli prześmiewczo. Wyciągnij sobie. Ale puch, co toś tak drogie kupiłeś, tak szczerze. A nie byłaś takie drogie. No ale z półtora kafla to kosztowało. No trochę więcej, ale... 3,5 tak szczerze. Trochę mniej, ale... Bo ci tramwaje zabrali. Nie, no nie wierzę, ja nigdy nie schudnę. Tylko jest tak, tu jest maksymalna prędkość 20 km na godzinę, ale to się jakoś chipuje. W sensie, ale on nie ma prawa jazdy. To... Żeby ściągnąć tego, blokadę. On nie ma prawka, a więc... co, na fotoradar go złapią, czy co? Czekaj, pokaż to. Ja cieszę się, że cię zaprosiłem, Sergiusz. Jakie d***ne. My electric scooter. A zbanujcie tego precelka, tak. Bo to jest jakiś... Nie, no nie wolno tak mówić. Przepraszam, Twitch, nie wolno. Ale zbanujcie go. No to zbanować można kogoś, ale nie można mu mamy wyzywać. Nie wyzywamy mam. Tak? Jak to dziecka. No tak, przepraszam. Potem idziemy do baru na przykład. Albo do restauracji i kolację postawię. A, ty tak dłużej zostajesz. No, jednak zostanę. No, ale ty akurat za dużo jest, tak szczerze. To nie jest tak, że on tak ten, tylko on leki bierze i dlatego tak wygląda. Siema! Siema, siema, siema! Podobno się wkurzyłeś. Nie, bo byłem na rynku. No ale mówiłem ci, że na wyspie. A no tak, wiadomo, że... Zobacz, jaką bransoletkę sobie założył dzisiaj. No, widzę. Pach się opaliłem. Widzę. No dobrze, dobrze. A masz już N-word pasa, jak się tak opaliłeś, czy nie? Jeszcze nie mam chyba. Czemu bez prezentu przyszedłeś? No bo na wyspę nie będę przynosił. A gdzie jest? A gdzie jest prezent? Domu. No. Idziemy sobie gdzieś tam usiąść? No możemy. To muszę wstać, siłownia, wiesz o co chodzi. Nie no, wiadomo, widać, że przepakowałeś. No przepakowałem, nie? Kocie, ja... No mega. Mam nadzieję, że kobiety na ciebie jakoś tak teraz inaczej patrzą. Ty. Nie, te kobiety. No tego są, nie? Nie, wiesz, ja mam... Jestem graczem, wiesz, ja nie mogę. Tak. No to dlatego p***lisz właśnie, bo jesteś graczem. Tak? Dobrze, mój kolega prowadzi takie, no jakieś tam brednie na tym, na internecie, możemy tutaj posiedzieć, nie przeszkadza wam to. No i z***cie. Nie przeklinaj przy kobietach, proszę cię. A jak macie na imię jeszcze raz, to zapomniałem. Zapomniałem. Sprawiasz, że dziewczyny czują się
ręcznie. Nie mów tak, dobra, prostaku. Dobra, nie. Spieszyłeś. No ale nie bo przeklinasz. Bo to ja jestem u siebie. No dobra. Musicie się z dziewczynami przywitać. Bo my się przywitaliśmy. A to są twoje dziewczyny jakieś? Nie, moje... To znaczy znajome z ławki. Znajome z ławki. Nie, no niesamowite, naprawdę. Chciałam ze szkoły, ale ty żadnej nie skończyłeś. A co ty p***lisz, człowieku? Co ty gadasz w ogóle? Ja teraz ze szkoły wyniósł długę. Gastronomię. I ze szkoły tak, wyniosłeś zamiast wyższego wykształcenia. To wyniosłeś klawiaturę, myszkę, kabel od internetu. Nie, nie bez klawiatury, bez klawiatury. Dla mnie też jesteś Polakiem. Ale ja nie jestem Polakiem dla siebie. Pachniesz jak Polak. Ja, proszę cię, ja pachnę... Pachniesz. No, powołaj. No i... No potem, jak Polak. No wiadomo, że potem, wiadomo. Dobrze jest. A ty co, nie stoisz? Bo ja widzę, że koleżanka jest zawstydzona, to co mam do niej mówić? Czujesz się niezręcznie, czy nie? No, to jak tak gadasz, to się czuję niezręcznie. Widzę po wyrazie twarzy. Dobra, to ja już nic nie mówię, wy sobie sami radźcie. Mów sobie, co chcesz. O, mi się o tym sobie szczyteczki, jak coś, to te podbródki to przez chorobę. Ale przecież to jest porządny obywatel Polski. Zjadę dzisiaj 2 kilo pierogów, daj mi spokój. Dobra, bo teraz hulaj nogi nie będę miał już. A ja się, a ty co? Zaraz zdejmujesz tą obrączkę. Trzymajcie się, miło było was poznać. Siema, siema. Pod Białochalnym i dziewczyny. No. A zaśpiewacie mi 100 lat? Zaśpiewamy. Ja nie mam... 100 lat, niech żyje nam. Hej! 100 lat, głośniej. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Nie żyje nam! A kto? Rafał! No to teraz panu trochę. Powiedz dziewczynom, że masz rodzinę, co? No i możesz powiedzieć. A komu? Ty. Ej dziewczyny, jedno pytanie. Jedna kolega ma urodziny. Zaśpiewacie mu 100 lat? Nie. Proszę. Ale możemy życzenia ładne słuchać. No dobra. Ładne życzenia. Byłoby wszystkiego najlepszego, szczęścia, miłości, żebyś same sukcesy w życiu osiągał. A to już osiągnąłem. A po miłości macie chłopaka? Nie. No. Ale ja mam dziewczynę. No to dobrze. A ile macie lat? Że zasługuje na drugą? 22. Serio? No. Wszystkie coście pełnoletnie? Nie. A które no właśnie. Pełnoletnia? Ja też. Nie, no tak to nie. Stary. Co? Nie, bardziej mi chodzi o czy bardziej mają 17 czy 3. Ja ustałem, że 16. A jak macie na imię w ogóle? O Jezu, nie zapamiętacie. Naja. Naja? No. Serio? No naprawdę, śmiesznie, co? A to jesteś siostrami? Tak. Magda? Trochę tak. A, no, czyli Magda nie, dobra. Nona i Naja. A jeszcze mamy trójkę rodzajów. Ale nie, trolujesz, nie masz tak na imię. Mam Naja. Nie, nie słyszałem nigdy tego imienia. No, a jeszcze mamy siostrę Nikolinę, brata Natana i brata Niwesa. Dobre, co? Wszyscy na A z Polski jesteście? Tak. No ja się urodziłam w Monachium, ale no, z Polski, Monachium. Mi samochód się urodził. W ogóle kolega mówi, że on jest gruby, bo ma chorą tarczycę. I uważasz, że to prawda, czy nie? Nie, no nie, bywają grubsi. No wiem, obok siedzi, ale... Ja jestem chory, biorę leki. Ale te same leki bierzecie, czy jakieś inne? Nie. Te same. Bierze k***s, ja ci nie biorę na tarczycę. Czemu mnie tak macasz? Cię kocham. Wy tu często przychodzicie? Ja tu mieszkam. Czy we Wrocławiu? Ale ja też. Ale tu często raczej nie. A tu się chodzi, żeby kogoś poznać, czy tak ze znajomymi bardziej? Wiesz co, myślę, że ze znajomymi. Tak? No. Bo ja słyszałem, że tu się właśnie ludzie dosiadają do siebie. Dobra, macie chłopaka, wróćka piłkę. No mówił, pytały już. A to ja nie pamiętam. Bo nie pamiętam. Nie, no specjalnie przyniosłem parę dla ciebie. Lecie. Myszko, dla ciebie. Weź! A ja pachnę. A bardzo laguje? Następny jeral będzie lepszy, to jest testowy. Stary, tu jest niebezpiecznie. Co? Tu jest wysoko. Smacznego. Dziękuję. Proszę. A ty jesteś miły i kulturalny. No wiem. Na Twitchu zawsze taki jestem. No. Nie jestem kulturalny na co dzień. I miły. Dla ludzi.
A on jest człowiekiem? Moim zdaniem nie. Tu jest. Teraz mam wątpliwości. Siema. Co robicie? Cześć. Piotr w domu. Ty lubisz co? Masz szansa? Nie, no, myśleliśmy, że ty nagrywasz, bo nam tak mówi. No. Jest, a jak ty ją kontrolujesz, Boże, spokojnie, więc wiesz. Nie, jest. Chill out, man. Nie, ale jak chcesz, to możesz podać. Ja nie mam, absolutnie. Ja 3 miesiące temu Instagrama założyłam. O. To po co rzucać za darmo, jak można za pieniądze? Ja nawet zdjęcia mam na Instagramie. Nie masz, a bo wy razem jesteście. To jest mój kolega gej. Jestem właśnie. O, to i a czemu zaznaczyłeś, że jest gejem? No właśnie. Przepraszam, w sumie, no nie fajnie. No to było dziwne. Ale wygląda, jakbyś mu się podobała. Co się podobało? Odkapiłem. To znaczy, że masz męską urodę. Nie jest gejem. No to był żart. Powiedział, że się... To był żart. Dobra, ja nic nie mówię. O, szczerze? Trzeci idzie. O, siema, masz prezent? Mam. Ty d***ny jesteś. Nie, trzeźwy. A ty serio coś d***sz, nie? Nie, no trzeźwy. No widać, że ej, ty masz największe zakola, jakie widziałem u człowieka. Jestem łysy. Tak? No rzeczywiście. Nie mam malinki. Masz. No Boże, no byłem na plaży, podeszła jakaś Hiszpanka. Kaktusie. Chłopak? Nie wiem, nie pytałem. Nie jestem tolerancyjny. Mówi, że ona lubi polskich influencerów, zna się z Amadeuszem. Co tam panowie, jak jest? Dzisiaj będzie? Siema. Vloga nagrywasz, czy? Nie, live'a mam. O. Cześć! A będzie z gwinta pili, tak? Wszyscy? A jak? Kubeczków nawet nie macie? Kulturalna polska młodzież. A ty masz kubeczek? To tak jakbyście się z kolegami całowali trochę. No. Co, ty nieładnie? No należy. Co kto lubi, co kto lubi. Dobra, dawaj. Powiedz na live'ie, że to złe jest. Ja nie, to uważam. Czyli nie masz 18 jeszcze? Nie ma, bo jest 0,4. Niedobrze. 0,4, nie 0,5. Ja nie wiem, ile to jest. To ma 19. Tutaj kiedyś hot dogi sprzedawali. Sprzedają tutaj, idioto. Ale nie, bo widzisz, to od razu musisz wyzywać. Nie, poprawiam cię. Ja nie, ale nie jestem idiotą, ja jestem poważnym obywatelem. Jeszcze jasne. Dobra, dzień. No możemy iść coś zjeść najpierw. Ale jesteśmy już pytać. Nie wiem. Kolację. Skoczysz do tego? Nie będę skakał. Nie. Dawaj do Odry za 200. Nie. A za 600 euro wskoczyli w tym. No ale to było, wiesz... Patrz, słuchaj, jesteśmy w Berlinie pod Bundestagiem. Ale to było stary w Niemczech, a polskie wody są brudne, ona jest brudna. No, dlatego jak wyszli się z tej wody, to od was getta. No, przez to, że oni tak wsiedli do tych suki i na cała mokra tych szybowych. Dobra, idziemy stąd. A gdzie chcecie? No zjeść coś najpierw. Jakbym nie miał dziewczyny, to bym chociaż jakiś content zrobił. No dobra. Ale byś nie miał dziewczyny. Teraz jesteś sam na nowo. Jak chcesz, to ja ci z nią zerwę. A zerwisz tylko tak na godzinę. A ty masz urodziny, stary. Jakbym czysto hipotetycznie. To gdzie jest prezent? Dostaniesz. To jak to teraz? Najlepsze jest to, że ty najlepszy mu prezent zrobiłeś, co? Nie. Jak nie? Wyprowadzasz się. Very good girls in Poland. Dziewczyny dobre? Super. O, that's what I like. A łatwe? Łatwe dziewczyny czy nie? Easy, girls are easy. Easy dziewczyny or not? Tak nie rozumiem. O, dobra, to trzymajcie się, było mi miło. Na razie. Trzymaj się, kocie. Kocie. Ja się jesteś seksowny, k***a, dzisiaj. Daj se spokojnie. Nie! Nie, ale serio, nie. Bo powiem tak, Martyna nam się k***a w nasz związek. Ej, czemu mam 7 tysięcy widzów, a nie to followersi? Dajcie followersa. Jak ma urodziny tu. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Ja wiem, że laguje, ale dlatego, że Jasiu zapomniał, że Streamlabs laguje i przez Streamlabsa poszła, a nie przez OBS-a. Przestańcie wszystko zwalać na Jasia, tylko ja mogę na niego zwalać. I a to wiadomo co. To no... wiadomo. Jasiek, mysko, żony. Nie da mi po boju. Nie da! Szuka to jest moja.
Pokaż mu, jak pszczółki robią. Ja pokażę. Ale nie wiem, co tam panowie. Jest dobrze? No dobrze. To są moje widzowie. Dobrze jest, mistrzu? No, tam już... Dobra, pszczółka, co? To nie jest moja wina, że odpaliłem live'a pierwszy raz w życiu i laguję. To jest nowy live. Co mam zrobić? Następnym razem weźcie tą antenę od Elonamasa. Ej, ja bym zjadł burgera z żeberkami. A, mu p***lił kolbę. Ale taką żółtą, czy taką... Nie, no żartuję. Jeden pies, ja nie jestem w sumie głodny. Ja jestem. Miałem mieć dietę, ale zapomniałem. Ale ty codziennie masz dietę. Bo ja codziennie zapominam. Proszę pana, można ognia? Ognia. No. A skąd wiedziałeś, że on mówi po polsku? A skąd wiedziałeś, że mam ognia? Bo wiedziałem, że masz fajkę. No to mówiłem fajkę, to wiesz. Dobra, stary, nie, bo się to, przygrillowałeś. Ja co robię. Co tam? Po jak się bawicie? Dobrze się bawicie wszyscy? To vlog to jest? To dobrze. Co jest? To jest jakiś vlog? Kamer, vlog? Nie, ja... Na po... Szukamy aktorów. I aktorki też. Aktorki też? Tak, jest. Are you ready to roll? Yeah, we're ready. Ready. Dziękuję bardzo. Nie pozdrawiam wam dziewczynę, tylko tak gadam, bo ja mam wiesz. Dziękuję na razie. Ty, gęś! Proszę bardzo. Nie ma problemu. Ale parasolka, kocie. Na striptease? Jak będziesz tańczyć, to oczywiście. Do mojej koleżanki mam tańczyć. Nagrywasz coś? Nagrywam relacje dla mamy. Okej. Okay. Czy pani syn chciałby pójść do kluby striptease? A ile masz lat? 23. Ale ja nie jestem striptease'erką, ja tylko próbuję. Czemu? A czemu ty nie jesteś? Bo nikt mi nie zaproponował. A gdzie zapraszasz? Który to jest klub? Do burleski. A to ja tam kiedyś byłem i wsypali mi takie rzeczy, po których mi się w głowie kręciło. Serio. Jesteś pewien, że to było u nas? Przysięgam. Okay. A u was kręciło mi się w głowie i tancerki były takie o. To zależy od dnia, ale ogólnie są ładne. A ty jesteś ładna? Co? Ty jesteś ładna? Jak uważasz? Ja uważam, że są ładna. To tak uważam, tylko zapytałem cię o opinię. Nie no, serio, przeczytaj sobie opinię w internecie. Tam piszą często ludzie, że się źle czuli po drinkach. Okej. No, ja idę, elo. Trzymaj się. Pozdrawiam. Ja też. Aha. Wiecie, co jest najgorsze? Że ludzie się wstydzą z rzeczy, które robią. Ja uważam, że rzeczy, które robimy, nas definiują. I jak się ich wstydzisz, to źle o tobie świadczy, bo one cię ukształtowały. Więc jeżeli przykładowo drinkę, to trochę wstyd. Ale chociaż się nauczyłeś, że tak nie wolno. No, ale no to aż tak głęboko nie wiedziałem. Ja też nie, to był przykład. Ty, oni tam siedzą chyba. No. Ja ich nie widzę nawet. Ja ich widzę. A to nie jest zamknięte? Nie, to jest. Tylko picie jest. A Sergiusz gdzie jest? Do łazienki poszedł. Ty, Lamborghini tam stoi. Czemu ty myjesz sobie nogi z miski dla psa? Co? Myjesz nogi z miski dla psa. Czyszczę. Człowieku. Pies tego kiju, a ty tym nogi myjesz. Ale to jest czysta woda, chłopie. Ale to jest dla psa, a nie dla twoich butów. Ale tylko trochę wziąłem, poza tym ja naplułem sobie na ręce. No widziałem. Niesamowite naprawdę. Co? Co? Nie, ty jesteś za mocny. Ja sobie naplułem, no ale to nie wiem. No ja wiem. A, no spoko, spoko. A ze wszystkimi można? To musisz wszystkich pytać. Ja sobie chyba. Dobra. Żartuję. Chodź. Od tyłu. No. Nie łapnie za dupę, stary. A ona się śmieje, ja nie mogę stary mnie on mnie za dupę, stary, złapał. Dobra, nie śmiej się, kobieto, to jest poważne zdjęcie. Masz to swoje dziewczyna? Tak. I mnie za dupę k***piesz? Miłego i nie łapę jeszcze za dupę, serio. O, master chef. Proszę, proszę. Aj, pani, tak, pani, przodem. Pani tak szybko wybiegła? No. Pani jest chyba szybka w ogóle. Zostaw panią. Co? Jedna przystawia na panią.
Nie patrzę, że mam dziewczynę. 100 lat, niech żyje nam. Hej! 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Dokładnie zapytam. Niech żyje nam. Ja! Tak wyglądają męskie wypady, kiedy masz 30 lat. Nie. To ja poproszę tą polędwicę na ostro, co pan mówił. To było, tak? Tak. I limoniady jakie pan ma? Cytrynowa, gryźlutowa, yerba, hibiskus z granatem. A to pan mi wybierze jakoś, będę zaskoczony. Będzie taką słodszą, nie słodką? Obojętnie, z niespodziankę chcę. Okej. Ja też niespodziankę, to mogę ci palca położyć. Nie, takiej to nie chcę. Stary, ty śmiesznie wyglądasz. Ja? No. Potem. Bo jak to jest? Widziałem komentarz. Że właśnie ty mówiłeś, że masz dziewczynę i nie zagadujesz do dziewczyn, a kelnera podrywasz. No bo chłopaków mogę, dziewczyn nie mogę. Od kelnera niespodzianki chcesz. Ale stary, bo dziewczyn podrywać się mogę, chłopaków mogę, to co innego. Na kaskę nabijam osobno, to będę szybciej trochę. Tak, a będzie drineczek szybciej? Drineczek ale? Jak zrobię, to przyniosę. No spokojnie, szefunciu. A co to jest, chłopie? To są chipsy z boczku, pan ci powiedział. A, okej, jak to są chipsy z boczku, to okej. Ty powiedziałeś do kelnera, co to jest, chłopie? No tak. Zapytałeś się ziomka, co to jest, chłopie? No a co? No pytam, co to jest, bo nie wiem, nigdy tu nie byłem. Bardzo skąd mam wiedzieć? Nie, no jesteś niesamowity. Kto stawia? Ja nie. Ja też. Kuba, na ciebie, kurwa, na ciebie padło. Kuba, trzeba było szybciej powiedzieć. Jesteś jedyną osobą, która nigdy w życiu nie postawiła jedzenia nikomu. Ja patrzę za dzięki. Kupiłem dzisiaj nitrowi kolkę. Ty stawiasz. Nie stawiam. Kto uważa, że Kuba stawia pieczenie? Tam? Patrzcie, widzowie. No tam ki... Skąd tam? No i co? Mam 19 zł. Ja płacę za swojego drinka. Ja zapłacę za wszystkich, jak dostanę 100 zł. Ale masz. Ode mnie to jest. Na urodziny. Na urodziny? Tak. Serio? No i jest prezent. A dasz mi buzi w rękę? No. Ale mnie szczypie. Ulala, dziękuję bardzo. Nie ma problemu, kocie. Dzięki. Dla mnie to jest dziwne, że pana podrywasz tak szczerze. Nie podrywam pana, tylko mówię to dobrze. Dzięki. A podrywa pana? Nie, nie to jest podrywa. O. Wy... Bo ty robisz wiochę, stary. Wy nie potraficie rozmawiać z ludźmi, mi się wydaje. Stary, co? Jakby do mnie taki ziomek, jak ty powiedział, kocia, bym pracował, no. To bym mu w GTA RP hajfika sprzedał. Spokojnie, to jest nowe słowo roku, a drugie będzie kot. No dobra. Kocie. Stary, wyspę, jak ja zaprosiłem, to ja stawiam. Nie. Dla mnie pieniądze nie mają znaczenia, masz to. Odczarnego. Nie, ty nie możesz. Masz. Co z tym cicho? Byś mi wziął tą patelnię do domu, co? Słuchaj, kiedyś byłem ze znajomymi nad morzem i w takim hotelu dawali takie jajecznice w takich fajnych patelniach, co nie? Wiesz, że robił na tym i ci podawali w takich małych patelkach. I wyobraź sobie, że mój kolega, jak byliśmy tam 7 dni, to codziennie kradł jedną. Do domu? I wyjeżdżamy i on mówi, nie no kurwa, zajebisty ten hotel, te patelnie super mieli. No ja muszę kupić. On mówi, a ty ich nie wziąłeś? A ja mówię, nie, a ty? On mówi, teraz 7 mam, nie? To może widzimy się potem. Fajnie, że byliście.